rozłożyć na czynniki metodą grupowania. No i mamy taki trójmiar kwadratowy, 4y kwadrat, dodać 4y, odjąć 15. Na czym ta metoda polega i dlaczego działa, to ja pokazywałem w którymś z filmów, więc tutaj już nie będę pokazywał, dlaczego to działa, tylko po prostu zastosujemy tę metodę. No i w tej metodzie chodzi o to, żeby znaleźć takie dwie liczby, a i b, takie, żeby ich iloczyn był iloczynem współczynnika przy najwyższej potędze i współczynnika wolnego, czyli w tym wypadku 4 razy minus 15, czyli minus 60. No, a suma tych liczb, a dodać b, ma być równa po prostu temu współczynnikowi, który stoi przy y w pierwszej potędze. Czyli to ma być równe 4. Szukamy takich dwóch liczb. I jak znajdziemy te dwie liczby, to rozbijemy ten środkowy składnik 4y na ay dodać by, jeżeli znajdziemy to a i b. I później będziemy mieli sumę czterech składników i je sobie pogrupujemy, wyciągniemy przed nawias i znajdziemy iloczyn. No dobrze, tak to mniej więcej działa, taka jest strategia. No, jeszcze taki komentarz. Oczywiście moglibyśmy tutaj policzyć deltę, pierwiastki i tak dalej, zrobić to w ten sposób, no ale możemy czasem chcieć się pobawić i zrobić to niestandardowo. No i w szczególności jak się ma pewną praktykę w tego typu odgadywaniu rozkładu na iloczyn, to jest dużo szybsze. No właśnie, no to teraz jak zgadnąć te liczby a i b? Rozłóżmy 60 na czynniki. Mamy minus 60, czyli wiemy, że te liczby muszą być przeciwnego znaku. A i b muszą mieć różne znaki. Jedna musi być dodatnia, druga ujemna. 60 można rozłożyć na wiele sposobów na czynniki. Może ja teraz je tu wszystkie wypiszę. Czyli tak, może być 1 razy 60, możemy mieć 2 razy 30, możemy mieć 3 razy 20, możemy mieć 4 razy 15, możemy mieć 5 razy 12, możemy mieć 6 razy 10 i to jest chyba koniec, bo przez 7, ani przez 8, ani przez 9 się nie dzieli. Czyli to już jest koniec. No i teraz, tak jak powiedziałem, te liczby muszą być przeciwnych znaków. Czyli na przykład, jak jedynka jest z plusem, to 60 musi być z minusem. Jak jedynka jest z minusem, to 60 musi być z plusem. No to sprawdźmy, jaka jest suma tych liczb. Wiemy, że suma ma być 4. No na przykład 1 odjąć 60 to nam daje minus 59. A minus 1 dodać 60 daje nam plus 59. Czyli to nie jest 4. Ani minus, ani plus 59 to nie jest 4. No to sprawdźmy dalej. Plus minus 2 razy minus plus 30. Piszę tu plus minus, tu minus plus. No bo wiemy, że one mają być przeciwnych znaków. No i jak górne znaki wezmę, no to 2 odjąć 30 to będę miał minus 28, a te dolne znaki dadzą mi plus 28. No to też jest źle. No to widać, że ta różnica, żeby była 4, to trzeba wziąć tą ostatnią parę. Jak wezmę plus 6 i minus 10, to dostanę minus 4, a jak wezmę minus 6 i plus 10, to dostanę plus 4. Czyli to jest właściwe rozwiązanie. Właściwym rozwiązaniem jest, tak jak powiedziałem, żeby tutaj wyszedł plus, to muszę wziąć 10 i minus 6 jako a i b. No i tak jak powiedziałem, tę część mojego trójmianu rozdzielę teraz na 10y, odjąć 6y, czyli to zastąpię taką sumą, czy też różnicą, zależy jak na to patrzeć. No a te pozostałe tutaj przepiszę, czyli 4y kwadrat mi zostanie, plus 10y, odjąć 6, odjąć 15. No i teraz mamy to grupowanie, o które chodzi. Mam teraz sumę czterech składników, mogę podzielić je na dwie grupy i w każdej z tych grup wyciągnąć coś przed nawias, wyciągnąć tyle, ile się da. W tej pierwszej da się wyciągnąć przed nawias, co się da wyciągnąć? 2y i zostanie mi wtedy z pierwszego 2y, a z drugiego zostanie mi dodać 5. No 2y razy 5 to będzie 10y. Z tego drugiego, z tej drugiej grupy, mogę wyciągnąć minus 3. Minus 3 i zostanie mi wtedy w nawiasie, z tego mi zostanie 2y. No minus 15 podzielić przez minus 3 to będzie plus 5. No i szczęśliwie się złożyło tak, że dostaliśmy tutaj rzeczywiście wspólny czynnik. I ten wspólny czynnik to jest po prostu 2y plus 5. Mogę go wyciągnąć przed nawias czy za nawias, wszystko jedno w jakiej kolejności to napiszę. Napiszę go z prawej strony
tak jak jest z prawej, a wtedy z lewej strony co mi zostanie? Zostanie mi 2y, bo przez to był pomnożony tutaj, a odjąć 3. No i to jest rozwiązanie. Znalazłem rozkład na czynniki metodą grupowania tego trójmianu kwadratowego, że to jest 2y minus 3 razy 2y dodać 5. Możesz wymnożyć i sprawdzić, że się zgadza.